Serdecznie witamy wszystkich hodowców i tak jak obiecaliśmy, w dniu dzisiejszym, to jest wtorek, 4 lutego, jesteśmy u pana Hansa Hirna w jego tutaj sklepie, takiej firmie, gdzie mieści się taki, można powiedzieć, wielki supermarket dla hodowców różnego rodzaju zwierząt. Między innymi dla hodowców gołębi, tam też jest oczywiście karma dla psów, kotów, koni, no i wiele innych akcesoriów związanych z hodowlą. Zobaczmy, tutaj obok też mieści się fabryka urządzeń elektronicznych, podzespołów, komponentów firmy Konrad. Kto wie, o co chodzi, to wie, że to jest potentat ogromny, jeżeli chodzi o świat w produkcji tego typu podzespołów. My do środka wejdziemy, tam już jest kolega Manfred Bula, Piotr Kurzelewski, z którym razem tu przyjechaliśmy. Oczywiście też rozmawiałem z panem Hansem Hirnem, a my sobie tutaj teraz wejdziemy. No zobaczmy, tak wygląda sklep. Widzimy regały, tutaj jest ta część, gdzie się znajdują też, że tak powiem, produkty detaliczne. Słyszymy na tle tam papuszki, odzywają się. Tam rozmawiałem z panem Hansem Hirnem, tam widzimy, taka wyżej jest woliera z nimi zrobiona. Też my pokażemy kolegom, a tutaj zobaczmy, są różnego rodzaju po prostu akcesoria hodowlane, zarówno dla psów, kotów, no i innego rodzaju zwierząt. Nas oczywiście bardziej by interesowały te produkty związane z gołębiami pocztowymi, ale gwoli ścisłości proszę zobaczyć, jak wyglądają takie sklepy na zachodzie. Tutaj go dokładnie w Niemczech, zaraz nie pamiętam nazwy miejscowości, ale zaraz się dowiem, jak to się nazywa. O, to są regały z różnego rodzaju karmą, produktami dla gołębi, dla psów. Teraz tu mamy psy. Zobaczmy, tutaj taka, powiedzmy, część magazynowa, gdzie się olbrzymie regały znajdują, gdzie się ta karma mieści. Tu jest wszystko dobrze opisane, zorganizowane. Na każdym regale jest cena. Tam z tyłu są artykuły też. Widzimy i różnego rodzaju wiórki na podsypkę, trociny. No po prostu wszystko, co jest używane w hodowli. O, tutaj widzimy Taubenfutter. To jest, jak się nazywa, karma dla gołębi. Tu widzimy najróżniejszych firm. O, wejdziemy, zobaczymy, co to jest. Nie, to są akurat dla koni, a tu jest stały. Aha, tu jest strzałka. Ein Moment. O, pan Hans Hirn nam oprowadzi, pokażemy magazyn. O, widzimy tutaj. O, to jest na skalę tutaj polską, to jest naprawdę ogromny obiekt. Tu widzimy wszystkie rzeczy związane. Tak, Mariman firma. Widzimy firmę Verselelaga. O, widzimy firmę Verselelagi też, ale tutaj Mariman coś ciągle. Tak, tak, Mariman, Verselelaga. O, pan Hans Hirn osobiście nam tutaj pokazuje swoje zasoby magazynu. No i tu jest taki miły akcent mrowca z Polski, karma. Tu widzimy, są te worki charakterystyczne. Także zaraz porozmawiamy też sobie więcej o tym. No i też mamy tutaj siatki różnego rodzaju. Zobaczmy, to jest taka ciekawostka. Podejdę zobaczyć, bo widzę siatka emaliowana. To jest taka nowość, u nas z reguły są cynkowane. Tutaj mamy taką siatkę emaliowaną. Jest kości takie 19 mm oczko, z tego co tak rozpoznaję. No i tu widzimy właśnie tą karmę Pawła Mrowcy. Przejdziemy sobie może też tutaj z drugiej strony. Zobaczmy. Tu są już inne rzeczy. Też produkty Verselelaga. Dla dzikich ptaków tu widzę. No masę, dużo różnych produktów. I tutaj kolejne regały z innymi akcesoriami. Także każdy, który by tutaj przebywał, może sobie podejść, te produkty rozpoznać, nabyć. No po prostu naprawdę jest tu ogromny, ogromny wybór różnego rodzaju produktów. Za chwilkę też przejdziemy, będziemy pokazywać hodowlę pana Hansa Hirna. No po to też tu głównie przyjechaliśmy, żeby zaprezentować te gołębie, tak jak obiecaliśmy kolegom na wystawie w Brnie. O, tak tutaj wygląda. Zobaczmy. No i tu jest ta część, powiedzmy, z karmami dla gołębi pocztowych. A tutaj z powrotem znajduje się, w tej części przejdziemy, jest ten sklep, gdzie można w detalu kupić, zaopatrzyć się w różnego rodzaju akcesoria używane w sporcie gołębiarskim. Tu zobaczmy, są też różnego rodzaju grity. O, takie, tu jest grit taki Verselelaga. Tu jest też Verselelaga. No masę najróżniejszych produktów dla ptaków, gołębi, no i innych zwierząt. Tutaj to jest ta część właśnie poświęcona też gołębiom pocztowym. Tu zobaczmy produkty firmy Baxa, Verselelagi, Rynfryda,
Wettschneider, to są Shreddera, to są te produkty, które Dominik Polarski ma w swojej ofercie też u nas w Polsce. Tutaj zobaczmy, ropa B firmy Renfrida jest. No i proszę, produkty firmy Czewita, Wercelelaga w dalszym ciągu. No i tutaj innych firm. Tutaj jako ciekawostkę pokażę takie plastikowe wkłady. To jest taka, powiedzmy, nowa rzecz tutaj. Wkład, który można włożyć do drewnianego tego karmika, który posiadamy w odpowiednim wymiarze. I w tym momencie, kiedy używamy karmy, którą polewamy czy olejem, jakimiś jogurtami, to po czasie może się na drewnianym tym kleić i zostawać tam źródłem być infekcji, bakterii, tam się będą rozmnażać, a tutaj możemy sobie zawsze to umyć. Także zobaczmy, tak tutaj wygląda. No a w tej części mieści się kasa. No i też jeszcze mamy tutaj taki kolejny regał, zobaczmy, z takimi akcesoriami. I widzę też dla gołębi są niektóre, ale są też takie o lampy grzewcze. No po prostu wszystko, co jest tylko związane z hodowlą gołębi pocztowych, ptaków i innych rodzajów zwierząt. Także na razie dziękujemy, a przejdziemy teraz za chwilkę już z kolegą Manfredem Bulą do biura.